Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przyjmuje pierwsze akcje tramwajów śląskich. GZM podpisała z Sosnowcem i Dąbrową Górniczą umowy w sprawie nieodpłatnego przyjęcia od nich udziałów w spółce. Metropolia chce docelowo przejąć wszystkie akcje od gmin, ale swoich udziałów nie chcą się pozbyć Katowice. Karolina Komada. Jeszcze do niedawna akcje tramwajów śląskich miało 12 miast wchodzących w skład GZM. Pierwsze dwa, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza, właśnie się ich pozbywają. Będziemy mieć około 15% akcji tramwajów śląskich. To ważne z punktu widzenia i perspektyw rozwoju tej spółki. Myślę, że również miast, jak i przede wszystkim pasażerów, bo dzięki tym umowom i dzięki uchwale Zgromadzenia Metropolii, na podstawie której mogliśmy te umowy zawrzeć, stajemy się akcjonariuszami. Będziemy mieli większy wpływ i też większe możliwości, na przykład finansowe, jeśli chodzi o dofinansowanie inwestycji, które tramwaje śląskie prowadzą. Jak tłumaczą zarówno GZM, jak i miasta, zmiana właściciela akcji pozwoli przerzucić na GZM koszty funkcjonowania tramwajów, co przy malejących dochodach gmin będzie miało dla nich duże znaczenie. Dzisiaj, kiedy tramwaje śląskie miasto po mieście remontują torowiska, przebudowują torowiska, koszty tej inwestycji obciążają również miasta. Mówi się, że są one zaszyte, ale tak na dobrą sprawę są uwzględniane w tak zwanych wozokilometrach, czyli tramwaj przejeżdża po Dąbrowie tyle i tyle kilometrów, płacimy za to określoną kwotę, a do tego jeszcze jest właśnie rozliczana ta inwestycja. Więc płacimy troszkę więcej niż samowożenie. Sosnowiec przekazał ponad 11,5% akcji, a Dąbrowa Górnicza prawie 4%. Metropolia przejęła je za darmo. Te akcje przekazujemy bezpłatnie, ale liczymy, że uda nam się wynegocjować z Metropolią takie bonusy dla poszczególnych miast w związku z liczbą tych akcji, które przekazujemy, ale to są dalsze kroki. Należy najpierw skupić się na tym, aby te akcje zintegrować i potem wspólnie z Katowicami, których tutaj rola będzie wiodąca, zadbać o to, aby te tramwaje tutaj jeździły jak należy. To właśnie Katowice są jedyną gminą, która zapowiedziała, że swoich akcji nie przekaże. Stolica województwa ma ich najwięcej, bo 47%. Może się więc zdarzyć, że tramwaje śląskie docelowo będą miały dwóch właścicieli, GZM i miasto Katowice.